Atelier wyobraźni Marzena Maja-Rostkowska. Spotkanie z Pawłem Kuczyńskim. Pawle, witam Cię. Dzień dobry, jestem zaszczycony. Ja również. Z Pawłem znamy się na pewno nie z planu, chyba że planem można nazwać Łazienki Królewskie. To prawda. Ja uważam, że wszystko może być planem, a w szczególności, jeżeli są na tym planie dokonywane precyzyjne operacje na ludzkich wnętrzach. Dzisiejszy podcast będzie o tym, jak zrobić film i spełnić swoje marzenie. Ale ja mam ograniczoną wiedzę na ten temat. Mogę mówić wyłącznie o swoich doświadczeniach. Mam je dwojakie. Albo skromny praktykant, bardzo skromny, albo bardzo skromny instruktor, który próbuje pomagać ludziom podczas jakichś kursów filmowych znaleźć się tam, gdzie chcą. Więc mogę albo z jednej, albo z drugiej, albo z obu dziedzin próbować coś wyłowić. Ja zaczęłam robić filmy pod wpływem youtubera, który powiedział, trzeba to robić. Czyli nie wiedząc jeszcze nic na temat robienia filmów, oprócz aparatu czy komórki, włączałam i zaczynałam filmować. Powiedz mi, jak ty zacząłeś? Jak spotkałeś się z filmem i zacząłeś po prostu kręcić, produkować te filmy, czy też w ogóle zainteresowałeś się światem filmu? No, u mnie to było beznadziejnie standardowe, bo ja jeszcze jestem z tej generacji, kiedy nie można było robić w Polsce filmów bez pójścia do szkoły filmowej. Więc jak ja w liceum gdzieś złapałem jakiś taki bakcyl opowiadania i męczyłem swoich znajomych i kolegów i koleżanki, żeby tam coś inscenizowali i inscenizowały, to potem jakoś naturalną koleją rzeczy zacząłem patrzeć, gdzie można by pójść i tego się formalnie nauczyć. I za drugim razem dostałem się na reżyserię. Gratulacje. Dziękuję. Więc no to było takie dosyć standardowe. Na szczęście teraz tak nie trzeba. Czyli dla tych wszystkich, którzy słyszą nasz podcast, jeśli chcecie po prostu dowiedzieć się, jak zacząć, to co byś, Pawle, poradził? Nie ma takiej standardowej porady, bo każdy jest inny. I to zależy, co komu brakuje, co kto potrzebuje. Bo są ludzie, którym na przykład potrzebna jest jakaś struktura, tak sądzę, gdzie jest pomoc, gdzie są ludzie, którzy coś niby więcej wiedzą i mogą ich nakierować. No to jest taka szkoła albo jakiś kurs. Ale są też tacy, i ci zwykle są najlepsi, którzy w ogóle do żadnej szkoły nie chodzą, tylko po prostu robią samodzielnie i jak się popatrzy na te najlepsze nazwiska w świecie na przykład, już żeby tak na najwyższych półkach się znaleźć, no to tam większość w ogóle olewa szkoły. Albo chodziła do szkoły jeden semestr i doszła do wniosku, że to jest niepotrzebne. Więc myślę, że po prostu albo trzeba, jak się ma potrzebę inspirowania i bycia w środowisku, które jest stymulujące i ciągle generuje jakieś etiudy, korekcje tych etiud, to wtedy jakaś szkoła jest super. A jak człowiek ma taki ogień w środku, to po prostu powinien wziąć i zacząć to robić. Miejsce twórcze to może być początek jakby spotkania z filmem. Czy też temat? Bo zacząłeś na samym początku opowiadać o tym, że ciebie interesowały historie. I ty, rozumiem, chciałeś je w jakiś sposób uwiecznić i wybrałeś film jako metodę. Tak, ale to były takie jakieś rozbłyski gdzieś tam w tej łepetynie takiej dojrzewającej, nie do końca uformowanej, jakieś błyski się pojawiały tam. Człowiek jakiś kawałek Biblii przeczytał, coś się tam pojawiło i to trzeba koniecznie opowiedzieć. Albo jakiś taki wpadł pomysł na jakąś krótką sytuację, która wydawała się po prostu konieczna, żeby ją zrobić, bo inaczej świat by się zawalił. I to się stąd brało. Nie wiadomo, skąd się brały te impulsy, ale podejrzewam, że to każdy takie impulsy ma, tylko niektórzy po prostu coś z nimi robią i uważają, że to jest ważne i wymaga tego, żeby to jakoś dalej ciągnąć, a inni się zajmują czymś innym. Czyli z tym robieniem tych filmów to jest przymus, jak już się zacznie? I wewnętrzny? Tak. No myślę, że tak. To jest dosyć trudne i kosztowne w sensie takim niefinansowym, że bez jakiegoś takiego bez zdecydowanej motywacji to w ogóle nie da rady. To budzisz się i kombinujesz, jaki bym tu film zrobił? No nie, no jaki film bym zrobił, to ja jakoś mniej więcej wiem, bo te filmy, które ja robię, głównie dokumentalne, to one zajmują 2-3 lata, jeden
jeden, więc ja tak jak się budzę w ciągu tych 2-3 lat, to ja nie myślę, jaki by to zrobić, tylko co zrobić, żeby ten, który aktualnie chce zrobić, skończyć. No dobrze, ale jak zacząć? Jak jeszcze film się nie narodził, jak one do ciebie przychodzą? Tak sobie wyobrazimy naszego słuchacza, gdzie on pozna, że właśnie zaczyna? Jeśli nie poszedł na studia i nie studiował w szkole filmowej, to tak jakbyś zobaczył teraz taką sytuację. Ja na przykład patrząc na coś, nagle wpadam na pomysł, że chciałabym to nagrać, no i wtedy zaczyna się w głowie u mnie jakiś scenariusz. A jak jest u ciebie? No tak samo, tylko myślę, że ważne jest, żeby wiedzieć dokładnie, dlaczego człowiek chce tą podróż rozpocząć i tak naprawdę o co mu chodzi. U mnie to są czasami takie jakieś niewyraźne przeżycia, takie jakieś emocje na przykład, takie jakieś stany dziwne, których nie sposób nawet opowiedzieć na samym początku, jakieś obrazy, które po prostu mnie dręczą. I potem zaczyna się ten proces, trzeba pisać treatment, trzeba wytłumaczyć ludziom, o co chodzi, potem trzeba to wyprodukować, to wszystko się rozkłada na takie bardzo materialne, konkretne, przyziemne czynności, tu miotła, tam kubek, tutaj przestaw, tam postaw, tu przejdź, tu za szybko, tu za wolno. Potem się to montuje długo, zwykle ja to montuję strasznie długo, nie wiem dlaczego. Bo nie dlatego, że lubię. Miałem parę razy w życiu takie sytuacje i to jest największa frajda, jaka mnie do tej pory spotkała. Że jak już to się wszystko zrobiło, jest udźwiękowione, gdzieś to się pokazuje i człowiek myśli sobie, Jezus Maria, co ja tutaj robię? Przecież to w ogóle nie wiadomo, gdzie to, w którą stronę to idzie. No bo to jest taka aktywna, dynamiczna rzeczywistość, prawda? I potem nagle oglądasz to i ten początkowy impuls, ta emocja wraca. Czyli jakiś taki jest proces, w którym w podświadomie to, co było początkowym impulsem, potem rzeczywiście jest zrealizowane. O ile nie ma w tym, co mówię, samooszustwa. Wiesz, o ile nie ma takiej projekcji, że ogląda się potem i się cofa do tego, co było początkowym impulsem. Ale no to tak jest. Albo no są takie rzeczy, bo to z czegoś trzeba żyć, że przychodzi ktoś i mówi, słuch, tutaj mam taki świetny nowy model komputera i trzeba z tego zrobić reklamówkę. Się zaczyna. No się zaczyna i wtedy trzeba kombinować po prostu rzetelnie, jak to najlepiej zrobić, żeby ludzi to zainteresowało. To zaczynając od takiej małej formy, jaką jest reklama, czy to jest dobry początek, żeby po prostu sobie dać szansę czegoś zareklamowania, sfilmowania i ruszenia? To też zależy od człowieka. Ja nie jestem w stanie na to pytanie odpowiedzieć, bo każdy w inną stronę idzie i każdy coś innego potrzebuje robić. To akurat nie to moje wspomnienie reklam, to jest jeszcze z lat wstecz, kiedy pracowałem w Stanach. Wtedy jakby jeszcze bardziej jakby szukałem tego, dlatego że to było jakieś podwójnie egzotyczne dla mnie. Dlaczego? No dlatego, że ta rzeczywistość była taka ciekawa i podwójnie malownicza dla mnie jako dla emigranta. Myślę, że dzięki temu bardziej się przykładałem, bo to było naprawdę rajcujące. Pamiętam kiedyś takie... To było dawno i to nie były jakieś reklamy z najwyższej półki, to były takie reklamy z najniższej półki. Niemniej jednak robiłem je w Los Angeles, gdzie żaden projekt nie leży niedotknięty, bo każdy człowiek, który czegoś większego nie robi, to chętnie hapsnie coś, co mu tam koło kostek się kręci. Pamiętam, że parę razy było tak, że konkurowałem z jakimiś takimi niesamowicie ważnymi firmami, w ogóle podchody straszne były. I myślę, że właśnie przez to, że naprawdę był ten ogień we mnie, to brali nie zawsze, ale czasami mnie do realizacji. Więc wracając do początkowego pytania, po prostu trzeba chyba iść za tym, co człowiek chce. Jak myślę, ktoś byłby absolutnie przekonany, że on chce robić reklamy, to bym mówił, to weź i zrób reklamy najlepiej jak potrafisz. To co cię rajcuje, jak ktoś ma chęć, żeby, nie wiem, zająć się opisaniem jakiejś sytuacji międzyludzkiej i coś opowiedzieć o złożoności bytu, no to może jakąś krótką etiudę. A co z tych wszystkich tematów jest najłatwiejsze? Bo ja akurat z symbolicznie nazywaną reklamą, czyli na przykład reklamą ludzi ćwiczących, czy reklamą spotkania, czy zajęć, najczęściej miałam do czynienia, że chcę przekazać w kilku ujęciach klimat i jakiś przekaz dla tych, którzy będą to oglądać, że to jest fajne, to polecam i to jest coś, co mnie absolutnie pochłania i chcę, żeby was też wciągnęło. No tak, tylko że
ja bym sugerował, gdyby coś takiego się pojawiło na jakimś moim workshopie, to bym sugerował, żeby dalej drążyć, żeby uściślić, dlaczego to jest fajne i co jest w tym takiego, co jest w tym w większym stopniu niż w czymś innym. I wydestylować to i po prostu bardzo rygorystycznie iść w jedną stronę, żeby to się stało takim dominującym kolorem albo taką dominującą wibracją, no bo w tym rejonie, o którym, jak rozumiem, teraz rozmawiamy, jakichś reklam około sportowych i około relaksowych, no to jest straszny tłok i dużo rzeczy jest podobnych. Ta zewnętrzność jest strasznie chyba opatrzona. Czy ty mówisz o szukaniu własnego stylu? Nie. A nie, o czym? Ja mówię o po prostu dojściu do tego, co będzie twoim głosem w opowiadaniu jakiejkolwiek historii. Bo jak będziesz miała własny głos artykułowany, to wtedy będziesz w stanie znaleźć do tego styl. Żeby nie było niejasności, co jest najważniejsze i żeby ta kompozycja już mówiła, co chcesz zrobić. Jak masz pawia i chcesz tego pawia zrobić, no to jak, nie wiem, jak paw, jak ważne jest, że paw będzie leciał niedługo w lewo, to trzeba się zastanowić, wiesz, czy trzeba dać temu pawiowi troszkę miejsca w lewo, żeby zasugerować w sensie kompozycji, że on tam będzie, wiesz... Że zostawiasz mu miejsce w planie, żeby on się wylądował tak, i doszedł. Tak, tak. Nie. No powiedzmy, że tak. To powiedziałaś teraz z szerokim planem. Ja myślałem o takim bliższym, gdzie ten paw po prostu jest, wiesz, prawie że w całości ekran, jak go zrobić. Poza tym każdy element tego pawia, który jest najciekawszy dla ciebie. Zgrabne nóżki, no które jak, nie pasują. No dobra, jak zgrabne nóżki, no to już wiesz, na czym się skupić. Ale mówisz skupić, to znaczy ostrość na nóżki? Co znaczy skupić? No nie, no to jak jest zgrabne nóżki, no to może trzeba położyć się na brzuchem na ziemi koło tego pawia i zrobić to tak z takiej perspektywy niskiej, żeby te nóżki były duże, chociaż wtedy nie będą zgrabne. Ale pozycja będzie poddańcza. No tak, albo będzie pokazywała, że te nogi są dla niego ważne. No, no nie wiem, jak zgrabne nóżki dla ciebie są ważne, no to trzeba pokombinować, wiesz, jak to skomponować, żeby te zgrabne nóżki pawia były tematem numer jeden, a nie na przykład jego królewska głowa albo piękny ogon. Koncentrujemy się na wybranym detalu całej kompozycji. To jest jeden z tych iluś rad, które teraz powiedziałeś. No tak mi się wydaje. No coś trzeba, no zobacz, jak na przykład czytasz opisy, wiesz, znanych fotografów, jak oni robią portrety, prawda? Że człowiek siedzą, gadają, piją wódkę, robią cokolwiek, wiesz, godzinami. Po czym jak już się nałapią jakiegoś sensu, wiesz, kim jest ta osoba, to nagle strzelają fotę albo malują obraz i wychodzi ta esencja. To więc, wiesz, po prostu patrzysz się na tego pawia i po prostu po jakimś czasie, po piątej godzinie patrzenia się na pawia, już wiesz, na czym polega ta... Sorry, już znowu sztruję za bardzo. Nie, bardzo dobrze. To ja jeszcze opowiem anegdotę o tym pawiu. Dlaczego paw? Dlatego, że paw jest bardzo pięknym ptakiem, a jedna rzecz, która nie pasuje, to te nogi, które są po prostu bardzo pokraczne jak kury. Tu piękna głowa, ogon, cała sylwetka. Stąd dlatego ja powiedziałam o tych nogach, bo normalnie większość ludzi pewnie w pawiu będzie podziwiać ogon. I stąd dlatego też jakąś już inną historię dołączyłam do tej, której opowiadasz. Ja myślę, że to jest bardzo ważne, bo rzeczywiście wychodzimy z naszą kamerą w plener i jest wszystko ważne. I tak jak powiedziałeś, co jest dla mnie najważniejsze i dlaczego i jak ja mogę to zobaczyć. No tak, ale to, co teraz powiedziałaś, to ja teraz bardziej rozumiem. Wiesz. Już wiesz, dlaczego nogi. No teraz mi wytłumaczyłaś, dlaczego nogi, z jakiego punktu widzenia te nogi są takie, a nie inne. I to od razu się robi fantastyczna historia. Bo to już jest jakaś historia, bo to znaczy, nie? Że po prostu trzeba pokazać tego pawia tak, żeby był piękny, wiesz, i żeby te nogi były w ogóle nieistotne, prawda? Mhm. Żeby ta jego pawiowatość dominowała, głowa i ogon. A potem albo w tym samym ujęciu, albo może w innym pokazać, że tam na dole coś jest tak mniej halo. Nie bardzo. Tak. I zastanowić się, jak to jest w ogóle możliwe, nie? Że jest jedno i drugie i to tak jakoś razem sunie. Mhm. To fajne.
To jeszcze do planu i do dźwięku. No, obraz to jest obraz plus dźwięk. Jak sobie radzisz z dźwiękiem? Jak sobie taki nasz ktoś, kto coś próbuje nakręcić, może to rozwiązać? No to jest trudne, dlatego że zwykle ludzie robią, wiesz, dźwięk nagrywają razem z obrazem i tak, jeśli mówimy o takich próbach, wiesz, początkowych i to zwykle jest katastrofa, dlatego że dźwięk jest tak samo ważny, ale nie ważniejszy niż obraz i po prostu trzeba ten dźwięk zaplanować i nagrać z całym szacunkiem dla niego samego, zewnętrznym mikrofonem, albo na przykład nakręcić jakiś obraz. Ja czasami tak robię, że kręcę ujęcie dla obrazka i jak czuję, że coś jest kiepsko w dźwięku, to potem kręcę wyłącznie dla dźwięku, wiedząc, że ten obrazek jest zupełnie do bani, ale że ja go po prostu wywalę i wezmę ten dobry dźwięk. Tak jak ten paw łazi z tymi nogami chudymi, takimi dziwnymi, to może trzeba by jakoś to specjalnie podrasować. Może ten dźwięk to nie jest taki dźwięk zupełnie normalny, prawda? Może tupie tymi nogami, może jest tam jakieś echo. Jak w horrorze można to zrobić? Jak w horrorze. Tak od razu usłyszałam takie cienkie stukanie po metalowej blasze z echem i od razu ten obraz dla mnie zaczął być taki, który przyciąga właśnie na stopy. No i rewelacja. Na łapki ptaka. No i rewelacja. Zobacz, jaką masz sytuację. Masz jakiegoś pawia. Tutaj się ludzie koło niego, wiesz, gromadzą, ślinią się, jakie piękne. Tu, nie? Każdy sobie jakąś fotę strzela. Ale tak naprawdę to te jego pazurki to jest jakiś strasznie niepokojący, metafizyczny horror, bo on tam coś drapie w tym dźwięku. No właśnie, no bardzo mi się podoba. Chyba następnym planem będzie nakręcenie Pawła. Pawia. Też można, Pawia. Pawia i użycie wszystkich wskazówek od Pawła. Pawle, to jeszcze jedno i chyba ostatnie i też dość ważne pytanie. Jak sobie to wszystko potem zmontować? Bo rozumiem, że to nie jest tak, że zgrywasz film i uznajesz dobry, tylko zaczynasz to ciąć i zaczyna się jakby druga opowieść. Z mojego doświadczenia tak naprawdę pierwszą część się odbywa na planie i to, co zdążyłam albo chciałam nakręcić, a potem dopiero siadając do montażu stwarza się jeszcze całkiem inny film. No to prawda, bo to jest wszystko pisanie w rozmaitych swoich elementach. Na początku to myślenie, o co chodzi, to można by powiedzieć, że to jest pisanie, prawda, scenariusza. Albo się go zapisuje tak po bożemu, albo po prostu on gdzieś tam się bełta w głowie, ale to jest ten taki rodzaj pisania. Potem jak się z tym pawiem bujami, to też są decyzje, co jest przedtem, co jest potem. Też jest forma pisania. No a montaż na końcu to jest przepisywanie tego ponownie. Ja zwykle robię tak, że po prostu wyrzucam rzeczy niepotrzebne, które mi się nie podobają i destyluję materiał w ten sposób. Ale wyrzucasz out całkiem z komputera czy do folderu niepotrzebne? Że w razie czego jakbyś zmienił zdanie... Nie, no oczywiście, że do folderu niepotrzebne. Oczywiście, że robię... Dlatego, że oczywiście na końcu okazuje się, że te rzeczy, które są najgorsze, to okazuje się, że bez nich w ogóle nie ma projektu. No tak, no. Ale no taki proces jest, ale to... Montaż to jest w ogóle taka jakaś dziedzina, która jest dla mnie strasznie tajemnicza i to trzeba mieć umysł jak szafa, żeby to dobrze robić. Ja tego nie potrafię, dlatego może tak długo to robię. A w jakim programie montujesz? No ja do tej pory pracowałem dużo na Avidzie, a teraz przerzuciłem się na Final Cut. A co do tego, co osoby, które słuchają, jest już kupę programów do montażu, one się od siebie różnią, ale zasada jest jedna. No nie, na przykład miałem taki moment, kiedy pracowałem, robiłem sobie notatki na iMovie i przychodziłem do studia, gdzie pracowali koledzy zawodowcy i oni po prostu mnie nienawidzili. Oni chyba przez parę lat po prostu naprawdę byli wściekli na mnie, że ja tutaj przynoszę jakiś amatorski program i oni muszą jakieś Andaluzje robić, muszą to konwertować. No ale co, no to są wszystko... Program to program. Tu chodzi o to, żeby podejmować decyzje, prawda?
co po czym i a co przed czym, więc tutaj jaki to jest program, to w ogóle jest najmniej ważne. Można, wiesz, kręcić na sznurówce, a montować na czymkolwiek. Mamy nasz film, zmontowaliśmy go, wyrenderowaliśmy i wysyłamy. I teraz co się dalej dzieje z takim filmem? Bo byłeś niejednokrotnie w momencie, kiedy się film urodził już cały, masz w pliku. Jaki jest dalszy los twoich filmów? No ja to zwykle je robię dlatego, że ktoś chce, żebym je zrobił, więc po prostu wtedy jak jest zrobiony, no to jest oddawany dla zamawiającego albo dla klienta i wtedy klient się już martwi, to już jest jego zmartwienie. Ja jestem beznadziejny, jeżeli chodzi o reklamy i pchanie swoich własnych pomysłów, to jest najsłabsza moja strona, więc ja zwykle z ogromnym entuzjazmem robię, ale potem już, żeby to jakoś tak naprawdę rzetelnie sprzedać i gdzieś wepchnąć, no to jest problem. Teraz właśnie drugi rok wpychamy. Nie wiem, dlaczego my to wpychamy, bo powiedzieli na początku, że oni to chcą. Jest taka stacja amerykańska, dla której tam w stanie Kansas myśmy zrobili film, który tam się im spodobał i oni powiedzieli 2 lata temu, no to my to chcemy, no super, no i 2 lata to już trwa. I ja nie wiem, dlaczego tak to długo trwa, ale tak to jakoś długo trwa. Pewnie dlatego, że ja się tym nie zajmuję tak, jak powinienem. Więc myślę, że to powinno być tak, że jak się film zrobi, to po prostu trzeba go wysyłać gdziekolwiek można, żeby ktokolwiek, gdziekolwiek ten film zobaczył i miejmy nadzieję, że on będzie na tyle interesujący, że nagle pojawi się zainteresowanie. Reasumując, jak zrobicie film, warto umieścić go gdzieś na YouTubie, na Facebooku, podzielić się ze znajomymi. Jeśli czujecie, że jest na tyle dobry, wysłać na jakiś konkurs, próbować, bo tylko takim sposobem dowiecie się, co świat myśli o waszym filmie. Tak jest. Zawsze możecie go jeszcze przysłać do nas. Obejrzymy z Pawłem. Jak najbardziej. Także zapraszamy. Dziękuję ci za wspaniały czas i rozmowę. Ja sama spróbuję swoich sił na Pawiu, skoro już mam go rozpracowanego i na wodzie, i sprawdzę, co z tej rozmowy i porad mogę wdrożyć i rozszerzyć swoje umiejętności. Dzięki wielkie. Troszkę czuję, że jest to tak, wiesz, na granicy strawności, no ale ponieważ żeśmy zaczęli wiedząc, że ja nic nie wiem, więc myślę, że ten kwantyfikator jakoś chroni treść tej rozmowy. Absolutnie. To jest kanał dla osób, które zaczynają. No ale wypowiada się ten, który co prawda zaczął dawno, ale też nic nie wie. Super. Dziękuję ci, Paweł. Dziękuję bardzo. Pozdrawiamy.